witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru 71 Brewing. I jest to gear shifta, czyli zmiana biegu. Albo zmiana, no coś w tym stylu. W każdym razie jest to single hop Citra IPA. 5% alkoholu. I tutaj w składnikach jest słód jęczmienny, pszenica i owiec. Mówią, że są wspaniałe aromaty z citry, dużo grejpfruta, cytrusów, tropikalnego mango i lici, które, że tak powiem, przebijają przez to piwo. Ładna nawet puszka zielona, piwo ciemniejsze niż zwykle, że tak powiem, złote w kolorze, z tym, że zamglone. Także wychodzi takie, jak widzicie, ale piana jest bardzo ładna. No, była, bo teraz już zdążyła opaść. Ale ładna, kremowa i kremowa w kolorze. Dosyć duża się tworzy przy nalewaniu. No i jest ok. Jak widzicie, zostało sporo tej suchej piany na szkle. Jest w porządku, jak dla mnie. Aromat słodowy. Trochę karmelu. I dużo cytrusów. Od razu jest dużo cytrusów. Grejpfrut, trochę takich zestów pomarańczowych, cytrynowych. Jest przyjemnie. Jeśli chodzi o tę egzotyczną stronę piwa, tak powiem, tych aromatów opisanych na buszce, no to niestety nie są zbyt wyraźne. Jest to odrobinę oczywiście mango. Lici w ogóle jest delikatne, także tu prawie go w ogóle nie czuć. Ale ogólnie jest przyjemnie. Jest troszkę tego karmelu, jak mówiłem, troszkę przypalanego karmelu. Czyli jest tak słodowo i cytrusowo. Cytrusowo, grejpfrutowo. Dobra, to przejdźmy do smaku. Może w smaku będzie więcej egzotyki. Dobra, wasze zdrowie. Przyjemnie, słodowo, delikatnie. Dodatkowo nasycenie jest małe, niewielkie. Także jeszcze bardziej kremowo się robi. Myślę, że jest to troszkę zasługa owsa tutaj, że jest tak kremowo. Ale jest przyjemnie. Jest przyjemnie, lekka taka właśnie melanoidowa. Nieco podbudowa. Do tego dużo grejpfruta, cytrusów, jest soczyście, bardzo przyjemnie, bardzo odświeżająco, niesamowicie pijalne jest to piwo. Natomiast te grejpfrutowe akcenty, egzotyczne akcenty są niewielkie i praktycznie piwo jest cytrusowe. No szkoda, liczyłem, że będzie takie właśnie ciekawe to piwo. Jest ciekawe, nie mówię, że jest źle, tylko mogło być bardziej, że tak powiem, wyeksponowane, jeśli chodzi o egzotyczną stronę aromatów i smaków. A tu niestety ich nieco brakuje. Ogólnie jest to bardzo fajne, sesyjne piwo. Chociaż ta sesyjność jest tutaj tylko przez wrażenie. No, to już jest 5%, to trzeba uważać z tą sesyjnością, ale no, może być. Przyjemne, odświeżające, cytrusowe, fajne piwo. I za niewielką cenę. Można dostać w Lidlu za niecałe £1,80, także jest dobrze. To poza tym myślę, że jest warte uwagi, warte spróbowania. Nie wiem, czy będzie dostępne już w Lidlu, no bo tam są niestety te takie festiwalowe piwa, a bardzo krótko ludzie po prostu je wykupują i nie ma. Także jak ktoś się spóźnił, no to niestety, ale piwo ogólnie jest bardzo fajne. Zresztą te piwa, które próbowałem z browaru 71, były bardzo fajne, także można zamówić i spróbować, czemu nie. Ma
mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, ale będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.